Na program zaprasza sponsor Silesia Boxing, promotor boksu zawodowego. W Katowicach w hali Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się gala Silesia Boxing Show. Na otwarcie imprezy zorganizowano mecz najstarszych klubów pięściarskich w Polsce. 06 Kleofas AZD ZAWF Katowice, TS Wisła Kraków. Zawodnicy Kleofasa wygrali starcie o boksu olimpijskiego z przedstawicielami Białej Gwiazdy. Marcin Pytel pokonał Konrada Karamacza. Filip Colkos wygrał jednogłośną decyzją sędziów z Adrianem Burdą. Podobnie jak Damian Piwowar z Michałem Droszczem i Maciej Lisek z Karolem Nikodemem. Mateusz Wodziński stoczył zwycięski bój z Dominikiem Tabakiem. Bardzo duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze większe. Widzimy teraz, że obiekt jak najbardziej jest w stanie przyjąć tyle osób, że można tu zorganizować naprawdę super imprezę. Nie fajną, tylko super, bo naprawdę jak widać, wszystkim się podoba. Jest moc, no i jak mówią bokserzy, no nie ma miękkiej gry. Ciekawi rywale zostali ściągnięci do tej rywalizacji z naszymi pięściarzami. No staraliśmy się, żeby to jednak nie byli, jak to niektórzy mówią, kelnerzy, czy nie były osoby jakieś, które są tutaj podawane jako mięso armatnie, żeby właśnie to były naprawdę fajne walki, no i szczególnie tutaj dwie, czyli walka wieczoru Bartka Grawki, czy Remika Woza, który niedawno walczył na gali Szpilka Wach z Pawlo Garajem, to będą naprawdę mocne walki i tam powiem szczerze, że będziemy musieli mocno dopingować naszym, no bo to im się na pewno przyda w tej walce. Na widowni zasiadło wielu miłośników boksu, trenerów czy zawodników. Nie zabrakło doskonale w naszym regionie znanej brązowej medalistki Mistrzostw Europy Lidii Fidury z Karbogliwice. Powoli wracam. Prawie pół roku teraz miałam przerwę. Rehabilitowałam nogę Achillesa, ale wszystko jest na dobrej drodze. Noga się prawie wyleczyła, także za niedługo ja będę walczyć na ringu. Myślę, że to jest bardzo trudne dla zawodnika, właśnie taka przymusowa przerwa, zwłaszcza, że tak naprawdę pamiętamy, w jaki sposób ta kontuzja powstała. Kończyłaś bardzo ważną walkę z ogromnym bólem. Tak, dokładnie. Kontuzja stała się na Mistrzostwach Europy. Niestety skończyłam tylko z brązowym medalem. Udało mi się dowalczyć do końca z tym zerwanym Achillesem. No i przez kontuzję przepadły Mistrzostwa Świata niestety. No nic, teraz muszę trenować ciężko dalej i przygotować się na przyszły rok. Jak oglądamy tutaj młodych adeptów pięściarstwa, myślę, że dla nich to jest bardzo ważne móc przetrzeć się przed taką publicznością. Jak najbardziej. Powinno być jak najwięcej właśnie takich gal i takich meczy, żeby zawodnicy mogli się przecierać i uczyć walczyć. Gościem specjalnym był Mariusz Wach, którego walka w Gliwicach z Arturem Szpilką w listopadzie dla wielu była najważniejszym starciem roku. Sam zaczynałem jako amator. Gdzieś te walki amatorskie również się stresowałem. One są potrzebne do późniejszych walk w boksie zawodowym. Tutaj jest na takich boksach amatorskich rozwijanie swoich umiejętności i oswajanie się z kibicami, tak, bo to nieraz różnie bywa, czy adrenalina, stres, i to na takich walkach właśnie amatorskich uczy się człowiek. Zdecydowanie to jest duża różnica między sportem amatorskim a sportem zawodowym, ale myślę, że tych następców sporo rośnie, ta konkurencja jest duża i wśród kobiet, i wśród mężczyzn. Ja to właśnie chciałam zapytać, jakie jest pana podejście do tematu kobiet, pięściarek? No bo niektórzy zawodnicy tak nie do końca się z tym zgadzają, że kobiety się biją. Nie, no na pewno mamy utytułowane nasze polskie pięściarki, chcą trenować, więcej osiągnęły na razie na dzień dzisiejszy w boksie amatorskim niż mężczyźni. Od dłuższego czasu nie zdobyliśmy medalu gdzieś na poważniejszych turniejach. Na pewno wielu nie lubi, ale niektórzy kochają to i specjalnie przychodzą na te walki kobiece. Licznie przybyli na galę kibice, czekali zwłaszcza na walki zawodowe z udziałem zawodników grupy Silesia Boxing. Ring wolny, runda pierwsza.
Pierwszą walką zawodową wieczoru była walka Remigiusza Woza z Rudy Śląskiej z grupy Silesia Boxing w czerwonym narożniku z Pawłem Garajem ze Słowacji, zawodnik z Popradu w niebieskim narożniku, który wraca po 5 latach przerwy. No 5 lat przerwy to jest bardzo dużo i tutaj od razu widać, że tak z dużą rezerwą Garaj wszedł w ten pojedynek. Remig bardzo ładnie dystansuje lewym prostym, szuka luk też na dolne partie i no całkiem poprawny boks w jego wykonaniu i tutaj Garaj może mieć problemy. No niemniej jednak Garaj tutaj bardzo szczelną gardę przede wszystkim ma i tam dużo ciosów Woza trafiało w tą gardę. Ale no, najlepszym lekarstwem tutaj i takim skutecznym czasem jest właśnie długi lewy prosty, który Wóz tutaj naprawdę pięknie wyprowadza i spycha Słowaka do narożnika czy lin. Bardzo poprawny boks w wykonaniu Remigiusza Woza, dobry prawy prosty. No jest to sprawdzony zawodnik w amatorstwie i również w zawodostwie już toczył może nie walki, ale wojny. Jest to wojak. I tutaj widzimy, że naprawdę bardzo dobra taktyka, sprawdzająca się, poparty atak lewym prostym, jeszcze raz kij. Skuteczny. No teraz wymiana na dolne partie w wykonaniu Woza. Cały czas jest w ataku. Garaj tutaj, myślę, próbuje troszeczkę przetrzymać ten atak jak najmniejszym ubytkiem sił. To, co mówię, dobra, wysoka garda. Tutaj widzimy, że te ciosy jednak tam ślizgają po tych rękawicach. Starcie trzecie. Wóz dalej kontroluje ten pojedynek. Wóz zresztą zapowiada, że ma w planach powrót na szczyt tego zawodowego boksu. Zobaczymy, czy mu się uda. No tutaj naprawdę, powiedzmy, dla boksu trzeba się poświęcić. Robienie boksu na takim lajcie, no nie ma sensu. Boks jest trudnym sportem i weryfikującą wszelakie niedociągnięcia. I dlatego cały czas, powiedzmy, jego uprawianie w takim stylu, jak robi to Remig, no nie do końca pochwalam, ale druga sprawa, no są to młodzi ludzie, którzy potrzebują naprawdę dużo czasu na aklimatyzację się w tym sporcie. Ale zdecydowanie waleczni są pięściarze i aktywni podczas tej walki. No tutaj Remig idzie, powiedzmy, swoim torem i naprawdę stara się zepchnąć jeszcze w tej końcówce swojego rywala do obrony. Niemniej jednak Garaj, no cwany lis i ta garda, która jest bardzo wysoko, ona naprawdę no, chroni jego głowę i dużo tych ciosów, które są zadawane, no po prostu spadają na blok, na rękawice. I tutaj no, te ciosy Remika w tej końcówce skuteczności jest bardzo niewiele. Kolejna akcja Remigiusza Woza. Dużo tych ciosów wyprowadza i dalej ta garda Garaja bardzo skuteczna. No teraz tam tym prawym hakiem udało mu się między łokcie trafić. Ale spryciarz Garaj łapie tym lewym sierpem bardzo często Remigiusza właśnie w czasie jego takiego szaleńczego zrywu w samej końcówce. Koniec walki, pan Garaj, Remigiusz Woz. Decyzją sędziów. 38 do 38. Walka zakończyła się remisem. Walka zakończyła się remisem. Rozczarowany? Troszeczkę, bo czułem się bardzo przygotowany, ale przeciwnik również, mimo że miał długą przerwę od boksu, wiem, że trenuje do tego K1 i przygotowany był mega kondycyjnie. Ale walka dała nam wiele emocji tak naprawdę. No bardzo mi miło, tak jestem znany z takich walk.
Tyle szkoda, że ten wynik rozczarowuje, niestety. Ale wracamy silniejsi. No bo właśnie, bo to jest zapowiadany powrót tak naprawdę na szczyt tego boksu zawodowego. No mam nadzieję, że tak będzie. I nie mówmy za dużo, żeby nie zapeszać. Kolejną walką zawodową wieczoru była walka Kariny Kopińskiej z Dąbrowy Górniczej. Jest to pięściarka grupy Silesia Boxing z debiutującą Greczynką, pana Giotą Marmarelli. Debiut i od razu walka w Polsce, i to z taką utytułowaną zawodniczką, pięściarką, no można powiedzieć, że najbardziej chyba zapracowaną wśród pięściarek. No, Karina to naprawdę już bardzo doświadczona zawodniczka i tutaj tempo jedynek zestawiony. Przy czym wydaje mi się tutaj chyba duża różnica wagowa jest. No duża, 4 kilogramy, może 3 kilogramy, bo Greczynka tutaj no muskularna kobieta i duża kobieta w stosunku do Kariny. Niemniej jednak całość składanki, którą by tutaj Karina wniosła w tym pojedynku, jest po jej stronie. Karina toczyła już naprawdę bardzo ciężkie boje i tutaj powiedzmy debiutantka z Grecji, myślę, że stoi na straconej pozycji, przy czym no, agresywność w tym pojedynku Kopińskiej jest bardzo widoczna. Piękny prawy sierp właśnie nad nisko opuszczoną lewą ręką Greczynki i kolejna akcja, no w zasadzie 100% tych prawych sierpów jest skutecznych w wykonaniu Kopińskiej. Jednak Greczynka faktycznie ma problem z trzymaniem gardy momentami, co musi odczuć. No w debiucie się płaci naprawdę frycowe i to w każdej jednej z dyscyplinie sportu, a tym bardziej w boksie przy tak utytułowanej zawodniczce, jaką jest Karina Kopińska, na pewno. Przypomnijmy, że Karina Kopińska rok temu walczyła o Mistrzostwo Świata. Katie Taylor to naprawdę historia boksu kobiecego, sukcesy Katie w amatorstwie, przejście na zawodostwo, no to jest jak na przygotowanie Kariny pod względem startów międzynarodowych duże wyzwanie. Znam Karinę nie od dzisiaj i jest to naprawdę bardzo odważna kobieta, która no, boks traktuje naprawdę bardzo poważnie i sama się dziwi, no co ona w tym boksie robi. A robi bardzo dużo i tutaj daje bardzo dobre walki. Między innymi z mistrzyniami świata, mistrzyniami. Dokładnie. I tutaj najważniejszą sprawą jest, że no nie ukrywajmy, bardzo ładną kobietą jest Karina i ten boks szpeci jej troszkę, jej urodę, ale absolutnie ona no ma tyle tej urody w sobie, że jeszcze zostaje i, no tak, i, na pewno i poza boksem jest. Kibice mają, prawda, tutaj spore... No szczególnie męska połowa kibiców. Dokładnie, na pewno. Ale też nie możemy zapominać, że też tutaj sporo jest tych atutów jednak sportowych, poza tymi atutami niewątpliwymi urody. A to jest pierwsza sprawa, bo powiedzmy najładniejsza pięściarka no musi weryfikować swoje umiejętności już w czasie walki. A tutaj nie czarujmy się, kobiecy boks wkracza i to zdecydowanie i pokazują się i na olimpiadzie kobiety z bardzo dobrej strony, że do tego sportu są też przygotowane i ta czołówka światowa naprawdę reprezentuje wysoki poziom. A tak jak powiedziałem, Katie Taylor to jest gwiazda i to jest gwiazda, która jeszcze będzie na pewno lśniła bardzo długo. No i tutaj zdecydowanie jednak przewaga Kariny Kopińskiej. Jaki może być werdykt? No, werdykt myślę, że może być... Jednogłośny na pewno i wszystkie rundy dla Kariny również. Koniec tej rundy z jedną opcją. Werdykt sędziów. 40-36. Zwycięzca. Zawodniczka z narodzinka filmowego. No to zwycięstwo nie przyszło łatwo, bo jednak rywalka też wyprowadzała groźne kontry.
Tak, nie było łatwo. Rywalka miała dość silny cios, tak jak się do tego spodziewałam, ponieważ jest to wyższa waga, pierwszy raz takiej wadze wywalczyłam. Także tego się spodziewałam, że ona będzie silna. Ja miałam być szybsza, dynamiczniejsza i myślę, że chyba tak wyszło. Myślę, że nieźle u siebie móc rywalizować. Tak, powiem szczerze, bardziej mnie chyba stresuje walka u siebie niż za granicą. Zazwyczaj za granicą bardziej właśnie tak się troszkę przyzwyczaiłam. I u siebie jednak się człowiek stresuje, co ludzie powiedzą, czy się spodoba, czy wyjdzie, jak to będzie. Także jest stres. Ale doping był bardzo gorący, więc się podobało. Tak, to naprawdę jest niesamowite uczucie. Bardzo mi czegoś takiego brakuje i jest to dla mnie dość obce, właśnie tak jak mówię, bo jadę za granicę, zazwyczaj jestem ja z trenerem. I tutaj jednak naprawdę fajne uczucie. Trzecia walka zawodowa wieczoru. W niej stanęli naprzeciwko siebie Robert Talarek z Rudy Śląskiej z Silesia Boxing, lat 35, i Tomasz Gargula z Nowego Sącza, 44-letni zawodnik. No faworyt w tym pojedynku na pewno tylko jeden, Robert Talarek. Świetny fighter przede wszystkim. Bardzo dobry górnik. A w boksie ludzie zdecydowani, jacy są w górnictwie, to mu dużo pomaga. Pewność siebie, jak wychodzi do ringu, Robert Talarek jest naprawdę godna podziwu dla wszystkich zawodników. Tutaj widzimy, że boks Roberta jest no naprawdę bardzo koleżeński taki. On nie chce kończyć. Wydaje mi się, przyjaciela z Tomkiem Gargułą na pewno są w bardzo dobrej komitywie i tutaj ta pierwsza runda była taka naprawdę koleżeńska. Zwłaszcza, że wiemy, że Robert lubi te swoje walki przed czasem kończyć. No jeżeli ma odpowiedniego przeciwnika, któremu nie musi, jak to się mówi, odpuszczać, w sensie, żeby dać mu poboksować się, bo Tomek Gargula naprawdę zasługuje na szacunek. Barwne życie, przejścia różne i tutaj powrót po chyba 10 latach do klatki, no jest wielkim wyzwaniem dla niego, ale widać już to zmęczenie materiału, naprawdę. Niektórzy właśnie pytają, czy już nie sportowa emerytura w jego przypadku na 100%. Ja bardzo szanuję Tomka, ale tutaj no, zdrowie jest jedno i to przysłowie i powiedzenie jest w boksie bardzo ważne. Przede wszystkim, bo widzimy, że tutaj po pierwszej rundzie ta druga runda no w zasadzie z wielką jakąś taką frasobliwością ze strony Roberta Talarka, ale no tu już jest w zasadzie końcówka tego pojedynku. Nie wszystko jasne, ten pojedynek zakończył się na drugiej rundzie. Zwycięzcą walki przez KO w drugiej rundzie 50. Tomasz jest twardym zawodnikiem. Wcale nie przypuszczałem, że to się skończy przed czasem. Także trzeba było się nastawiać na wszystkie rundy. Fajna postawa ze strony Tomka Garguli. Niech trenuje dalej. Jak się walczyło tutaj w Katowicach? Jak najbardziej sympatycznie, wśród swoich kibiców. Przyjechała rodzina, przyjechali znajomi. Super. Twardy facet, górnik na co dzień? Jestem górnikiem, tak. Znaczy się dokładnie elektrykiem, elektromotor pod ziemią, który pracuje, ale podobną pracę wykonujemy jako górnicy, tak, zgadza się. Walką wieczoru, czyli czwartą zawodową walką tej gali, była walka Bartłomieja Grawki, 30-letniego zawodnika z Katowic, z grupy Silesia Boxing, i Artema Karpeca z Ukrainy. Generalnie jest to trudny rywal, który między innymi niedawno boksował z Talarkiem. Karpec jest naprawdę doświadczonym zawodnikiem, no, takim żargonem bokserskim, cwany lis ringowy i tutaj bardzo dobry technik, zresztą widzimy po jego akcjach. No ale na takiego wojownika, jakim jest Grawka, to naprawdę trzeba w ringu dać bardzo dużo, bo Grawka już ma na koncie 10 pojedynków i tych wojen miał naprawdę bardzo dużo ringowych. A jest to tak ambitny zawodnik i o takiej wydolności organizmu, że tutaj 6 rund to będzie bez przerwy atak
na Karpecza i wymiana, której będzie szukał Grafka na pewno. A szukać musi, bo jego rywal to taki do uciekających, co należy, co chyba nie za bardzo jest pomyśli Bartomija Grafka. No tutaj, jeżeli chodzi o Karpeca, to tak jak powiedziałem na początku, ringowy cwaniak, świetne, prawda, rzemiosło opanowane. Trudno do perfekcji i bardzo trudno, szczególnie w ringu, i tutaj sędzia Bubak jak najbardziej prawidłowo prowadzi ten pojedynek, ale widzimy, że tutaj ta dynamika Grafki, ten jego upór i ciąg na zawodnika, mówiąc po pięściarsku, no stawia Karpecza naprawdę na tej pozycji takiej, która jest w boksie trudna. Nie ma na tyle Karpec siły i odwagi, żeby pójść na wymianę. No on, no nie czarujmy się tutaj, próbuje ładnie przegrać. Dokładnie. Na pewno stając oko w oko z Grafką, tutaj ta walka by się skończyła o wiele szybciej. A co jest najtrudniejsze podczas takiego sędziowania dla sędziego, który jest razem z zawodnikami? Jeżeli chodzi o sędziów ringowych, no przede wszystkim muszą mieć dużo doświadczenia. Praca sędziego ringowego jest pracą bardzo, bardzo ciężką i są dziesiątki sekund, gdzie decyduje się akcja. Jeden cios, który trafia, sędzia musi osądzić bardzo szybko, czy ten cios jest na tyle niebezpieczny, jeżeli chodzi o boks olimpijski. Jest liczenie na stojąco, ale natomiast jeżeli chodzi o boks zawodowy, gdzie nie ma liczenia na stojąco, i tutaj w naszym regulaminie, właśnie w Wydziale Boksu Zawodowego Polskiego, nie ma liczenia na stojąco, jak w każdych innych organizacjach boksu zawodowego. I pomimo, że sędziemu no po prostu sumienie mówi policz, ale no nie można. Nie można, bo to jest wbrew regulaminowi. Ale z kolei, jeżeli te akcje są naprawdę takie 10, 15, 20 sekund, gdzie zawodnik nie odpowiada, sędzia bez liczenia również ma prawo przerwać pojedynek. I samo ustawianie się, powiedzmy, sędziego ringowego w czasie swojej pracy, no musi jak najbliżej tych zawodników być, żeby mieć ten dystans, nie ryzykując oczywiście swoim zdrowiem, i żeby mieć ten najkrótszy czas, żeby wskoczyć i po prostu przerwać pojedynek, kiedy jest na to właśnie potrzeba. Już widać, że tutaj generalnie rywal Grafki ma troszkę dość zamęczony. Z Grafką no nie ma jakiegoś tam wyrachowania i tak dalej. Ładnie przegrał Karpec, chwała mu za to. Wielu zawodników, którzy wychodzili do Grafki, kończyły się walki wcześniej. Koniec walki, koniec. Nie lubię takich uciekających rywali, ja lubię wojnę ringową. Jeszcze mam problem z prawą stronę, na prawą nogę wolniejszy jestem, jak jest szybki rywal, a noga to mi jeszcze ucieka, w lewą stronę byłoby lepiej, no ale też trzeba umieć z takimi boksować, także trening, jeszcze raz trening. 6 rund to nie mało. To jest takie minimum, które bym chciał boksować, bo ja mam taki styl, że się rozkręcam z rundy na rundę, także jak były 4, to podejrzewam, że dopiero przy 3 bym się rozkręcił. Nie? Najbliższe plany? Mały odpoczynek jutro i w poniedziałek na trening. Mam nadzieję, no ja lubię często boksować, no wiadomo, rekord mam jaki mam, wiadomo, że w boksie jednak jedna porażka to już spada się w dół, także ja z moim rekordem to raczej o Mistrzostwo Świata nie mam co, ale ja lubię się sprawdzać, trenuję cały czas, żeby być coraz lepszym i żeby robić niespodzianki za granicą z dobrymi rywalami, chcę się sprawdzać, a nie boksować z jakimiś trampkarzami, nie, którzy wychodzą i pierwszy raz mają rękawice założone na rękach.
program zaprasza sponsor Silesia Boxing, promotor boksu zawodowego.